Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o roli wyobraźni w fizyce. Wydaje się, że fizyka jest taką bardzo konkretną dziedziną, w której napiszemy równania, rozwiążemy te równania i porównamy z obserwacjami i wszystko jest jasne, że z tych równań wszystko wynika. Otóż chciałbym przekonać Państwa, że tak nie jest. To znaczy, że rola wyobraźni, rola pewnego czegoś, co wykracza poza równania, jest absolutnie kluczowa i to z kilku względów, o których sobie dzisiaj powiemy. W plan wystąpienia to chciałbym najpierw powiedzieć o historii wszechświata, o tym, co obserwujemy, co jesteśmy w stanie zaobserwować i o tym, co rozumiemy, czy usiłujemy zrozumieć jedynie teoretycznie, ponieważ nie ma dostępnych obserwacji. O tym sobie powiemy, jak sobie wyobrażamy wszechświat wczesny, co to znaczy wczesny i gdzie nasza wiedza i nasza wyobraźnia się kończy. Potem chciałbym opowiedzieć krótko o mikroświecie, który również jest zasadniczo różny od tego, co widzimy naokoło siebie. Jest czymś, gdzie nasze intuicje, których nabywamy przez całe życie, w zasadzie się nie przydają. Trzeba wyobrazić sobie i stworzyć zupełnie inny świat, żeby tę rzeczywistość móc opisać i jakoś zrozumieć. Równania to jest jedna rzecz, a wyobrażenie to jest rzecz inna. Potem chciałbym powiedzieć o tym, jak w rozwoju fizyki, jaką rolę odgrywała wyobraźnia. I na końcu podsumowanie. Zacznijmy od wszechświata, tak jak on teraz wygląda. Mamy tutaj mgławicę kraba. To jest obiekt widoczny bardzo dobrze na niebie. To są bardzo piękne obrazy, które zarówno z teleskopów, jak i z teleskopu Hubble'a otrzymujemy. Teraz ta mgławica kraba to jest coś, to jest prawda, taki rozszerzający się obłok gazu, materii, który w chińskich annałach w 1054 roku było zanotowane, że istniał obiekt na niebie, który był widoczny również w dzień i potem on stopniowo zanikł. Z opisu można powiedzieć, można obliczyć czy tam przewidzieć, gdzie on powinien być na niebie, o jakim to obiekcie oni mówili i to dokładnie odpowiada centrum mgławicy kraba. To jest wybuch supernowej, który wtedy nastąpił w naszej galaktyce, dlatego był tak jasny. I rzeczywiście, jak się przeliczy prędkość rozszerzania się fali tej uderzeniowej na zewnątrz, jej średnicę, im wiemy mniej więcej, jak taki gaz się rozszerza, to jak wycofamy się, to mniej więcej nastąpiło 1000 lat temu. Wszystko się świetnie zgadza. To jest coś, co możemy zaobserwować i porównywać z naszymi modelami wybuchów supernowych i modelami rozszerzania się takiego obłoku gazu. Innym przykładem jest supernowa SN1006. Z kolei w europejskich annałach było zanotowane, że obiekt niezwykle jasny był na niebie i w dzień, w ogóle bardzo, bardzo jasny obiekt, który był w roku 1006, ale nie można było znaleźć, też było dość dokładnie wiadomo, gdzie on powinien być, ale nie można było nic znaleźć na niebie. Dopiero kilkanaście lat temu z obserwacji radioastronomicznych, a potem poprzez teleskop Hubble'a i poprzez obserwacje w promieniowaniu X, znaleziono taką kulę, która jest znacznie większa niż poprzednia, znacznie szybciej się rozszerza i w związku z tym to już jest tak mało gęsty obiekt, że nie jest widoczny, że dopiero trzeba było teleskopu Hubble'a, żeby to zauważyć. I rzeczywiście jak się przeliczy, z którego punktu on się zaczął rozszerzać i kiedy, to bardzo dobrze się zgadza z tymi obserwacjami. Także to są obiekty, które umiemy obserwować, które umiemy porównywać z tym, co teoretycznie taki obiekt, taki typu wybuch supernowy. O supernowych sobie powiemy, bo one są absolutnie kluczowe do tego, żebyśmy się w ogóle dzisiaj spotkali. Gdyby nie wybuchy supernowych, w ogóle by nas tu nie było. Także to zaraz sobie o tym opowiem.
Następnym obiektem są czarne dziury. No, czarne dziury już trudniej zauważyć, jak sama nazwa wskazuje, ale nie jest tak do końca. To znaczy nie jest do końca tak, że czarnych dziur nie widać. Zaraz pokażę, w jaki sposób widzimy czarne dziury. Otóż istnienie czarnych dziur można sobie znowu łatwo wyobrazić, dlaczego one muszą istnieć. Znaczy muszą, mogą istnieć. Jeżeli weźmiemy kamień i podrzucimy go do góry, no to on po jakimś czasie wróci do ręki. Jak podrzucimy go mocniej, no to wróci później. Jak podrzucimy go wystarczająco mocno, to już nie wróci. To jest tak zwana druga prędkość kosmiczna, która potrzebna jest na to, żeby się oderwać od pola grawitacyjnego Ziemi. To jest mniej więcej 11 km na sekundę, gdyby nie było atmosfery oczywiście. Trzeba by tak podrzucić kamień. Otóż ta prędkość kosmiczna jest, im obiekt jest bardziej gęsty, gdybyśmy Ziemię tak ścisnęli do mniejszej Ziemi, to ta grawitacja byłaby silniejsza i trzeba by z większą prędkością wyrzucić kamień, żeby oderwał się od Ziemi. Można sobie wyobrazić, że tak ścisnęliśmy Ziemię, że ta druga prędkość kosmiczna, czyli prędkość, jaką musielibyśmy nadać kamieniowi, przekracza prędkość światła. Ponieważ nic nie potrafimy wyrzucić z prędkością większą niż światło, wszystko nam wróci. Cokolwiek byśmy nie chcieli wyrzucić, jeżeli druga prędkość kosmiczna jest większa niż prędkość światła. W przypadku Ziemi musielibyśmy ją ścisnąć do około tam 9 mm promienia. Słońce musielibyśmy ścisnąć do 3 km promienia. Ono ma promień Słońca to jest 600 tysięcy kilometrów, więc trzeba by mocno ścisnąć, bo Słońce jest bardzo rzadkie. I gdybyśmy ścisnęli, to mielibyśmy zamiast świecącego Słońca coś, co jest czarną dziurą, czyli z czego nawet fotony, nawet światło nie wylatuje, no bo światło też ma prędkość C w momencie emisji. I teraz w centrum galaktyki jest czarna dziura o masie około prawie 3 milionów mas Słońca. Ma w związku z tym średnicę około prawie 8 milionów kilometrów, więc to jest bardzo mały obiekt. Nasza odległość od Słońca to jest 150 milionów kilometrów, więc to jest obiekt trochę większy, 10 razy większy niż Słońce, natomiast ma prawie 3 miliony mas. I przypuszcza się, że w centrach większości galaktyk są takie masywne czarne dziury. Jak można je zauważyć? Otóż to, co zrobiono, to zaczęto obserwować centrum naszej galaktyki, to jest gwiazdozbiorze Strzelca, który w Polsce jest widoczny tylko w czerwcu, znaczy w momencie tego przesilenia 22 czerwca, nad południowym niebem jako taki czajnik. Znaczy na południowym niebie, powiedzmy nie wiem, w Grecji czy we Włoszech jest widoczny dużo wyżej i dużo lepiej. Tam jest centrum naszej galaktyki, czyli jak przedłużymy sobie Drogę Mleczną, no to ona gdzieś ma centrum. I to jest centrum naszej galaktyki. My jesteśmy raczej na obrzeżach galaktyki niż w centrum. I teraz patrząc tam, tam bardzo mało widać, dlatego że tam jest gęsty stosunkowo gaz, ale można na przykład w promieniowaniu X to zbadać. I zaczęto patrzeć na gwiazdy, które są w pobliżu tego centrum. I tu jest symulacja. Mam nadzieję, że to ruszyło. Mianowicie tu są lata, a tu są położenia gwiazd. Proszę zwrócić uwagę na przykład na to, jakby się od czegoś odbiło tutaj, prawda? I to, i to. I to ma domyka sobie trajektorię i one wyraźnie wszystkie krążą wokół pewnego centrum. I teraz z położenia tych gwiazd można wydobyć, jaka jest masa tego obiektu, mimo że go nie widać. I to stąd te 2,7 miliona mas Słońca wynika stąd, że z porównania trajektorii, tak jak znając trajektorię planet, moglibyśmy to, co Newton zrobił, obliczyć masę Słońca. No więc w ten sposób my to obliczamy. Także czarną dziurę jakby widać przez zachowanie się obiektów wokół. Dobrze, teraz promieniowanie tła. To jest następna rzecz, którą my możemy obserwować, mierzyć i która nam daje zdjęcie wszechświata, prawdziwe, bardzo wierne zdjęcie sprzed 13, prawie 14 miliardów lat. Mamy absolutnie wierne zdjęcie wszechświata, jak on wtedy wyglądał. Dlaczego? Dlatego, że we Wszechświecie do mniej więcej 300 tysięcy lat po umownej chwili zero, dlaczego ona jest umowna? Narzucałoby się, że powinien powiedzieć po wielkim wybuchu. Otóż my nie wiemy, czy wielki wybuch istniał, czy nastąpił, czy też nie. O tym sobie powiemy później.
Otóż po 300 tysiącach lat, po tej umownej chwili zero, czyli te 13,8 miliarda lat temu, wszechświat to była w zasadzie absolutnie jednorodna plazma. Absolutnie, z dokładnością do 10 do minus 5. My jesteśmy przyzwyczajeni, że patrząc w niebo, tu jest gwiazda, tu jest Ziemia, tu jest atmosfera, są jakieś ogromne różnice gęstości we wszechświecie. Wtedy tych różnic prawie w ogóle nie było. To była jednolita kuchenka mikrofalowa, że tak powiem, wypełniona gorącą materią, bardzo jednorodna. I plazma to jest taki stan materii, w którym jądra oddzielone są od elektronów. Prawda? My, nasze ciało, atmosfera składa się z atomów, czyli z obiektów, w których elektrony są przyczepione do atomów. Plazma to jest tak gorący obiekt, jakbyśmy wziął, nie wiem, tę butelkę i zaczął ją podgrzewać, no najpierw woda wyparuje, tak? Potem się butelka stopi, potem wszystko wyparuje. A jakbym jeszcze podgrzewał, to oddzielą się elektrony od jąder i to byłaby plazma. Plazma bardzo silnie rozprasza światło. My widzimy siebie doskonale, dlatego że między nami są neutralne atomy czy cząsteczki w tym przypadku, prawda, tlenu i azotu. Gdyby tu była plazma, ja bym widział białe mleko i Państwo by widzieli białe mleko. Dlatego, że ilość oddziaływań, czy liczba oddziaływań jest tak duża fotonów, że on jest białym mlekiem. W związku z tym, że plazma była aż do 300 tysięcy lat, my teleskopami nie możemy zajrzeć dalej. Bo to, co zobaczymy, to będzie białe mleko. I to białe mleko w pewnym momencie, jak się temperatura obniża, to białe mleko zaczyna być nie plazmą, tylko neutralnymi atomami. A neutralne atomy są natychmiast przezroczyste dla światła. I to światło, które wtedy tak się rozpraszało non-stop w tej plazmie, nagle widzi przed sobą pusty, przezroczysty wszechświat. I zaczyna po prostu przez ten wszechświat się propagować. I my teraz dostajemy światło, które zostało wysłane te 14 prawie miliardów lat temu w postaci prawie niezmienionej. I w związku z tym my, obserwując niebo w mikrofalowym promieniowaniu, mamy bardzo dokładne zdjęcie wszechświata z tego czasu. Bardzo dokładne, dlatego że prawdopodobieństwo jakiegokolwiek oddziaływania tych fotonów jest minimalne. W związku z tym już trzeba zauważyć, że wszechświat wtedy wyglądał zupełnie inaczej niż teraz, bo w ogóle nie było gwiazd, nie było nic, żadnych obiektów, żadnych centrów. To była jednorodna zupa, która dopiero później przez te miliardy lat stała się tym, co widzimy. Teraz wtedy były jedynie protony i jądra helu. Druga rzecz. My teraz składamy się z węgla, częściowo krzemu, tlenu, azotu. Tych pierwiastków w ogóle nie było. Były jedynie w jądra wodoru, czyli protony, i jądra helu. Nic więcej. Wszystko, z czego my się składamy, no oprócz wodoru, prawda, no z wodoru się też składamy w dużej części, wszystko, co nie jest wodorem, było wtedy nieobecne. Zostało wytworzone później. O tym za chwilę sobie powiemy. Więc były tylko protony, jądra helu i elektrony. Jednorodna zupa złożona z takich trzech w zasadzie elementów. Te 300 tysięcy lat temperatura się na tyle obniża, że plazma staje się neutralnymi atomami, wszechświat staje się przezroczysty i to jest to, co my teraz możemy obserwować. Zaraz pokażę zdjęcia wszechświata z tego okresu, bo są teraz bardzo dokładne. Miesiąc temu zostały satelita Planck, zaraz to pokażę, zrobił niezwykle wysokiej rozdzielczości zdjęcie wszechświata z tego okresu. Teraz wszechświat rozszerzył się oczywiście od tego czasu. Wtedy ta plazma była gorąca, ona miała ponad 10 tysięcy stopni. Natomiast rozszerzanie wszechświata powoduje, że fotony mają coraz większą długość fali. No, skoro się wszystko rozszerza, to również długość fali, czyli spada im energia. I to, co wtedy miało powiedzmy 10 tysięcy stopni, teraz ma te 2,73 Kelwina. Prawda? Ale to jest to samo promieniowanie, tylko po prostu stało się zimniejsze, ale to nie zmienia zdjęcia, tylko po prostu przesuwa z dziedziny ultrafioletu w dziedzinę mikrofal, ale zdjęcie pozostaje identyczne. Teraz zdjęcie, które zrobił satelita COBE
czyli tam Cosmic Background Explorer. To jest zdjęcie, które było, miało kiepską rozdzielczość, ale trzeba zobaczyć, co to jest na tym zdjęciu. To jest płaszczyzna Drogi Mlecznej, czyli płaszczyzna galaktyki. Obszary czerwone są o 1/100 stopnia cieplejsze niż średnia, a obszary niebieskie o 1/100 stopnia zimniejsze. Czyli to jest absolutnie jednorodne, na tle którego tej jednorodnej zupełnie zdjęcia jest minimalne obszary odrobinkę cieplejsze i odrobinkę zimniejsze. Następnym satelitą, ponieważ to jest niezwykle ważne takie zdjęcie dla zrozumienia historii Wszechświata i dla zrozumienia również ewolucji Wszechświata, bo te fotony, które teraz do nas docierają, przebyły prawie 14 miliardów lat leciały przez Wszechświat, więc one zdołały zmierzyć wszystko, średnią krzywiznę Wszechświata. No wszystko, co się daje, one leciały tak długo, że uśredniły całą ewolucję Wszechświata. Więc wysłano satelitę drugiego, który najpierw się nazywał MAP, czyli tam Microwave Anisotropy Probe, po czym szef tego eksperymentu zmarł w trakcie i dodano, on się nazywał Wilkinson, ten pan, więc jest WMAP teraz. I WMAP zrobił znacznie dokładniejszą mapę. Zwróćmy uwagę, że tam, gdzie jest niebiesko tutaj i żółto-czerwono tutaj, tu również było niebiesko i żółto-czerwono i czerwono tutaj, tylko że rozdzielczość tego zdjęcia jest radykalnie lepsza. I ten satelita, to już ogromna liczba informacji o dawnym wszechświecie z takiego zdjęcia pochodzi. To jest, jak gdyby trzeba rozumieć, że to jest całe niebo. Znaczy to jest 4 pi zrzutowane na tak jak no, ta siatka Molwajdego, jak się czasami prawda, robi, żeby całą Ziemię mieć w jednym takim, w jednej elipsie. Prawda? No to całość 4 pi kąta się rzutuje, żeby to było taki płaski, jednowymiarowy obiekt. No więc na przykład o ten punkt jest bardzo blisko tego punktu, prawda? Bo to jest rzutowane na płaszczyznę galaktyki. Teraz ta liczba informacji była tak duża, że zdecydowano się wysłać jeszcze jednego satelitę o nazwie Planck, dlatego że rozkład tej temperatury, rozkład promieniowania jest najlepiej odtwarzanym rozkładem Plancka, czyli rozkładem ciała doskonale czarnego, jaki udaje się zrobić. My nie potrafimy zrobić tak dokładnie rozkładu ciała doskonale czarnego w laboratoriach, jak Wszechświat zrobił. Jest niesamowicie i no po prostu idzie po punktach, w ogóle nie widać błędów. Ten Wszechświat był naprawdę ciałem doskonale czarnym wtedy. I wypuszczono satelitę Planck, to są sprzed miesiąca dane. One są jeszcze dokładniejsze, co najmniej 10-krotnie rozdzielczość wzrosła. I znowu widzimy, że niebieskie tutaj to jest niebieskie tutaj i czerwone tutaj to jest czerwone tutaj. I to teraz jest dopiero analizowane. Znaczy satelita Planck wypuścił w dniu 20 marca chyba, no więc to ponad miesiąc temu. 40 kilka prac, czy nie, 39 prac naraz, bo oni analizowali, nie ujawniali w ogóle żadnych danych i nagle wypuścili 39 prac, analizując mnóstwo cech tego. A teraz to już są dostępne. Znaczy teraz każdy może wziąć taką mapę i zacząć ją analizować samemu. W każdym razie to są zdjęcia Wszechświata i to możemy obserwować. Natomiast pytanie, co było wcześniej? Czy to, co było wcześniej, możemy obserwować, czy też nie? Możemy pośrednio. Mianowicie, co teraz obserwujemy? Promieniowanie tła, no przed chwilą widzieliśmy zdjęcia. No galaktyki, gwiazdy. Znaczy na przykład gołym okiem my na półkuli północnej możemy widzieć jedną galaktykę, mianowicie Andromedę. Ona jest w gwiazdozbiorze Kasiopei. Kasiopea to jest takie W na niebie, jeżeli Państwo pamiętają. Jest takie 5 gwiazd ułożonych w takie W rozchylone. Jak się od jednej, tam od trzeciej poprzeczki pojedzie w odpowiednią stronę. Troszkę to się zobaczy taki, trzeba mieć dobry wzrok, to nie ja. Zobaczy się taką jakąś małą, taką rozmytą kulkę. I to jest Andromeda. To jest rzeczywiście galaktyka inna, zresztą znacznie większa niż nasza. Natomiast na półkuli południowej są dwie takie galaktyki widoczne gołym okiem. To jest Wielki Obłok Magellana i Mały Obłok Magellana. To też są galaktyki, które są odległe, no bardzo, 160 tysięcy lat od nas są odległe.
Teraz widzimy gwiazdy. Oczywiście gwiazdy, które widzimy, są bardzo blisko nas, te, co widzimy gołym okiem. Te dalsze to są błękitne olbrzymy. Ale wszystko jest w naszej galaktyce, to, co widzimy gołym okiem, zdecydowanie. No, planety to widzimy te blisko nas, natomiast te dalsze widzimy w sposób pośredni, przez zakrzywianie światła. Promieniowanie kosmiczne docierają do nas ciągle. Teraz również nas bombardują ciągle miony z promieniowania kosmicznego. Znaczy one nie są wyprodukowane, są z protonów, które uderzyły w górną warstwę atmosfery. Stale do nas dociera strumień mionów. Halo galaktyczne, fotony, ale to jest tylko wybuchy supernowych. Może chwilkę o tym powiedzmy. Mianowicie, skoro mówiliśmy, że na początku we Wszechświecie był tylko wodór i hel, to skąd się wzięły tlen, azot, już nie mówiąc o ciężkich pierwiastkach? Otóż jak po tym pierwszym okresie, tak na tej mapie, jak spojrzymy sobie na przykład tutaj, to pewne obszary są odrobinę cieplejsze, a pewne są odrobinę zimniejsze. To się tłumaczy również, że jedne są, mają gęstość odrobinę większą, a drugie mają gęstość odrobinę mniejszą. Teraz grawitacja działa w sposób ewangeliczny. Prawda? Kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu będzie odebrane nawet to, co ma. I w związku z tym te obszary gęstsze zasysały z obszarów rzadszych materię, stopniowo zwiększając swoją gęstość, mimo że całość, wszechświat jako taki się rozszerzał. No to one zaczynały zagęszczać, w pewnym momencie zaczynały się ze sobą zderzać te cząstki i rozgrzewać, aż powstały takie dyski, w których część została wchłonięta jako gwiazda, która się rozgrzewała, 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 spadając na centrum, aż się zapalił wodór do helu, tak jak w naszym Słońcu, a reszta powstała planety, część została wyrzucona na zewnątrz. Stąd obszary pomiędzy planetami już nie mają tego, dlatego że jest silny wiatr słoneczny, który wypycha wszystko z pomiędzy planet. No, w związku z tym, jeżeli mamy taka gwiazda jak Słońce, z gwiazdą typu Słońce nic się nie stanie. To znaczy ona ma za małą masę, ona będzie spalała stopniowo wodór do helu. Jak zacznie jej brakować paliwa, to ona zacznie się rozgrzewać. To jest zupełnie przeciwnie do tego, co się dzieje, nie wiem, w samochodzie czy w czajniku. Jak brakuje energii, to on stygnie. Natomiast obszary, układy grawitacyjne się rozgrzewają. Nasze Słońce staje się coraz gorętsze. I mniej więcej za miliard lat temperatura średnia na Ziemi przekroczy 100 stopni, czyli oceany wyparują. Więc zanim jeszcze paliwo się skończy w Słońcu, to będzie kłopot nasz, że będzie za gorąco, a nie za zimno. Ale to jest miliard lat, to na razie nie jest nasz problem. Ale ze Słońcem nic się nie stanie. On zacznie puchnąć w pewnym momencie, a potem się skurczy do takiego jakiegoś brązowego karła. Natomiast bardziej masywne gwiazdy mogą po spaleniu paliwa, jest temperatura tak duża i ciśnienie tak duże, że hel w pewnym momencie jest tak zwany błysk helowy i one zaczynają przetwarzać się szybko na węgiel, na tlen, aż do żelaza. I takie gwiazdy zaczynają budować sobie jądro żelazne. Żelazo jest najsilniej, żelazo i nikiel są najsilniej związanymi jądrami atomowymi i na nich się kończy spokojna ewolucja ciężkich gwiazd. Natomiast istnieją jeszcze cięższe gwiazdy typu 8 mas Słońca czy 12 mas Słońca, które budują sobie to żelazne jądro, budują i w pewnym momencie ciśnienie jest tak duże, że opłaca się stworzyć jedno wielkie jądro, a nie kulę złożoną z jąder żelaza odległych od siebie. Następuje teraz gęstość jądra takiego uogólnionego jest znacznie większa niż gęstość żelaza. W związku z tym takie jądro się zapada, otoczka gwiazdy się zapada i to taka gwiazda wybucha. I teraz jak ona wybucha, to w trakcie wybuchu produkowane jest wszystko. Również uran, również złoto, również srebro, czyli pierwiastki cięższe niż żelazo. Stąd na przykład złoto jest na pewno pozostałością wybuchu supernowych. Czyli jeżeli ktoś ma coś złotego, to nosi na sobie pozostałość po wybuchu supernowej. I spodziewamy się, że mniej więcej dwa wybuchy supernowych dwóch, były w trakcie tworzenia się Układu Słonecznego. I wiatr od nich przywiał do nas uran, tor. Uran ma okres rozpadu 4,5 miliarda lat, więc wtedy, kiedy się Ziemia tworzyła, mniej więcej 4 miliardy lat temu, to jego połowa została, powiedzmy, z tego, co zostało przywiane.
Jeżeli by teraz wybuchła blisko nas supernowa, no to dziękuję bardzo. Natomiast to wtedy wybuchło, przywiało do nas te potrzebne pierwiastki i to jest to, z czego korzystamy. Obecnie spodziewamy się, że wewnątrz obserwowalnego wszechświata co sekundę wybucha supernowa, tylko że to jest tak daleko, że my tego nie widzimy. Bliskie wybuchy były na przykład ostatnim wybuchem takim rzeczywiście spektakularnym i bliskim, na szczęście w innej galaktyce, w małym obłoku Magellana. Był wybuch w 1987 roku. Także to pewnie większość z Państwa jeszcze wtedy nie było na świecie. Teraz tak, w związku z tym to są rzeczy, które my obserwujemy. Natomiast okazuje się, że te, które obserwujemy, czyli te, które emitują fotony, które w jakikolwiek sposób możemy teleskopem czy jakkolwiek zauważyć, to jest tylko 5% energii wszechświata. Co tworzy pozostałe 95%? No nie wiemy. Możemy poprzez analizę dochodzących do nas fotonów, między innymi, dochodzących do nas fotonów z promieniowania tła, które przez 14 miliardów lat podróżowały przez wszechświat, odróżnić, że mniej więcej jest tak zwana ciemna materia. Ciemna dlatego, że nie emituje światła, nie widać jej bezpośrednio. To jest 27% i ciemna energia to jest 68%. Materia to jest coś, co się prawie nie porusza. W kosmologii się mówi, że jest materia i promieniowanie. Materia to jest coś, co się porusza z prędkościami mniejszymi znacznie niż prędkość światła, a promieniowanie to jest coś, co się porusza z prędkościami prawie równymi prędkości światła. W związku z tym to nie jest tak, że tylko fotony są promieniowaniem. Proton, odpowiednio podgrzany, może być promieniowaniem. Na przykład w CERN-ie, prawda, gdzie przyspiesza się protony, ich energia, która jest powiedzmy nominalnie za 2 lata, jak ruszy, za 1,5 roku, jak ruszy LHC z powrotem, to będzie miał mniej więcej 5000 gigaelektronowoltów, co oznacza, że będzie miał energię 5000 razy większą niż jego masa. I on byłby w kosmologii absolutnie promieniowaniem. Mimo że proton, to spodziewamy, że to jest jakaś materia, prawda? Coś, co da się, no tu ja mam zbudowany, jestem z 10 do 26 protonów między innymi. To tam to jest promieniowanie. Otóż jest coś takiego jak ciemna energia. Teraz ciemna materia, nie wiemy co to jest. Znaczy przypuszczamy tylko, mamy jakieś sugestie. Są w zasadzie dwa główne modele. Jedno to jest aksjony, że to są niezwykle lekkie cząstki. I tu już mówimy tylko o modelach teoretycznych. Tu o żadnych obserwacjach nie mówimy. Mówimy o modelach teoretycznych. Siedzimy i wymyślamy, jaką teorię by tu napisać na coś, co może być ciemną materią. I tę teorię próbujemy, włożyć we wczesny wszechświat i spytać się, czy z tej teorii wynikałaby taka gęstość ciemnej materii, jaką widzimy. To jest czysto teoretyczne. Zaczynamy już dotykać spraw wyobraźni, spraw modeli, a nie tego, co obserwujemy. Ale to za chwilę będzie więcej o tym oczywiście. Lub cząstki supersymetryczne, to są tak zwane supersymetria, taka specjalna symetria i te są bardzo, bardzo lekkie, a te są bardzo ciężkie. Typu kilkaset mas protonu, a to jest jeszcze lżejsze niż neutrino. Prawda? Państwo pewnie wiedzą, że są neutrina. My jesteśmy teraz, Słońce jest ogromnym źródłem neutrin i każdy z nas teraz z 1000 miliardów neutrin na sekundę przez każdego z nas przelatuje. I to niezależnie w dzień czy w nocy, dlatego że jak Słońce jest z drugiej strony Ziemi, to zdecydowana większość neutrin po prostu przelatuje przez Ziemię jak przez masło, w ogóle nie zauważywszy, że cokolwiek jest po drodze. I przez nas teraz, każdego z nas, bilion neutrin mniej więcej przelatuje na sekundę, więcej nawet. Jak ktoś mieszka przy reaktorze atomowym, w Polsce to jest tylko jeden reaktor, prawda, w Świerku badawczy, na razie nie ma energetycznych, to podobne wielkości, z tym, że tam antyneutrina przez nas przelatują, a ze Słońca neutrina. W związku z tym te aksjony są jeszcze lżejsze, więc jeżeli one są ciemną materią, to jest ich we wszechświecie biliony w milimetrze sześciennym, tu w tej sali. Tylko, że one tak słabo oddziałują, że ich po prostu kompletnie nie widać. One z niczym nie oddziałują. One przelatują przez nas, jak przez masło, przez wszystko. Natomiast jeżeli weźmiemy galaktykę, to ich
ogromna ilość, no już wtedy no, zer jest bardzo dużo, razy nawet mała masa daje tak dużą masę, że galaktyka zachowuje się w sposób inny. Czy ona jest, czy ich nie ma. I stąd też wiemy, to jest od lat 30., że galaktyki obracają się tak, jakby była ekstra masa. Jakby cała masa nie była w gwiazdach, które stworzą galaktykę, ani w gazie galaktycznym. W związku z tym ta ciemna materia jest z nami już 80 lat w zasadzie. Natomiast ciemna energia to jest coś jeszcze bardziej ezoterycznego. To jest coś takiego, że wprowadził to Einstein w roku 16 czy 17. Mianowicie on, jak stworzył ogólną teorię względności, w roku 15 napisał błędne równanie, w 16 dobre równanie, to jak stworzył to, to zobaczył, o, ja mam teraz po raz pierwszy możliwość opisania ewolucji wszechświata jako całości. W ramach newtonowskiej teorii grawitacji nie jest możliwe opisanie wszechświata jako całości. Mogę opisywać kamień, mogę opisywać satelitę przy Ziemi, ale nie wszechświat jako całość. W ramach teorii Einsteina jest to możliwe. I on zobaczył to i powiedział, aha, ale moja teoria opisuje wszechświat, który się rozszerza lub kurczy. A przecież wszechświat jest statyczny. Prawda? Od 2000 lat ponad było przekonanie, że, tak jak się zawsze mówi, nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale rzeka jako taka istnieje. Znaczy, że wszechświat istnieje. I on popełnił, jak twierdził, największy błąd swojego życia, mianowicie dodał pewien wyraz do swoich równań, żeby opisywać wszechświat statyczny. Gdyby tego nie zrobił, gdyby powiedział, no trudno, no moje równania opisują wszechświat, który się rozszerza lub kurczy, o 12 lat wyprzedziłby odkrycie Hubble'a, że wszechświat się rozszerza. A tak dodał ten wyraz, nazwał go stałą kosmologiczną i opisał wszechświat statyczny, który nie ma nic wspólnego z naszym wszechświatem. Teraz ta stała kosmologiczna ma zdumiewające własności. Normalnie jak mamy, nie wiem, pojemnik, balon, to jak rozszerzamy balon, to gęstość nam maleje. No dlatego, że masa w balonie jest jaka jest, więc jak zwiększymy objętość, to nam gęstość spada. Natomiast stała kosmologiczna jest taka, że wszechświat się rozszerza, a gęstość pozostaje stała. To można powiedzieć, no to jest jakiś absurd. Natomiast trzeba wiedzieć, że w ogólnej teorii względności, o czym się prawie nigdy nie mówi, nie ma zasady zachowania energii. Energia może się rodzić z niczego i może znikać w specjalnych warunkach, typu cały wszechświat, ale nie ma zasady zachowania energii. I teraz spodziewamy się, że jesteśmy w erze, w której stała kosmologiczna zaczyna dominować, widzimy, że jest jej już 68% i te będą spadać z upływem czasu, a to będzie rosnąć wkład, ponieważ jej gęstość jest stała, a pozostałe spadają, no bo wszechświat się rozszerza, no więc protonów jest tyle, ile jest. Więc ona będzie zacznie dominować i wszechświat zacznie się rozszerzać coraz szybciej. Można pokazać, że przy stałej kosmologicznej jest wszechświat rozszerza się coraz szybciej. Czyli nie będzie pytania nawet, czy wszechświat zatrzyma swoją ekspansję i wróci. Zawsze się będzie rozszerzać i to coraz szybciej. Taka jest, jeżeli jest stała kosmologiczna. Także to jest coś, co bardzo jest ezoteryczne. Kompletnie oczywiście nie mamy żadnych przykładów ani niczego podobnego na Ziemi, czegoś, co się rodzi z niczego. Prawda? Zawsze jak mamy 5 atomów, to będziemy mieli 5 atomów. No, musimy wyjąć przez ściankę, żeby były 4. A tu poczekamy. Oczywiście tempo rodzenia jest małe. To jest mniej więcej, nie wiem, proton na metr sześcienny na miliard lat. Więc czekanie, że nie wiem, mi się złoto urodzi, może być mało praktyczne. Natomiast nie ma nic podobnego na Ziemi. Opisujemy to teoretycznie. Teraz, co było wcześniej? Jeżeli już mówimy, że do 300 tysięcy lat potrafimy się obserwacyjnie cofnąć, więc jak mówię, od sekundy do 300 tysięcy lat była plazma. Czyli protony i jądra helu, nie było żadnych innych jąder, elektrony, neutrina oraz promieniowanie. Teraz w okolicach jednej sekundy zaczęły się, dopiero przed jedną sekundą nie było nawet jąder helu. Były protony i neutrony. Bo energia była tak duża, że dwa protony, dwa neutrony, które się spotkały do jądra helu, nadbiegała cząstka tak energetyczna, że rozbijała ten układ. Więc przed jedną sekundą nie było nawet żadnych jąder. Były po prostu protony, neutrony, elektrony. Teraz, to było mniej więcej od 10 do minus 6 sekundy do 1 sekundy. Cały czas po tej umownej chwili zero. Wcześniej, przed tym, nawet nie było protonów i neutronów.
tylko była tak zwana plazma kwarkowo-gluonowa. W odpowiednio wysokiej temperaturze proton się rozpuszcza do takiej zupy kwarkowo-gluonowej, prawda? Protony i neutrony się składają z kwarków i gluonów i rozpuszcza się do takiej plazmy. Taką plazmę przez chwilę możemy obserwować, sztucznie ją wytworzyć w CERN-ie na koniec działania teraz w styczniu. Zderzano ze sobą dwa jądra ołowiu z ogromną energią. I teraz jądra ołowiu no, składają się tam z odpowiednio dużej liczby protonów i neutronów. Jak się uderzy je bardzo mocno w siebie, to przez chwilę protony i neutrony rozpuszczają się do takiej plazmy, po czym ona oczywiście jest wyrzucona z ogromną siłą na zewnątrz i zaczyna się z powrotem tworzyć i protony, i neutrony, i piony, i wszystko inne. Natomiast analizując rozkład, można powiedzieć, czy plazma po drodze była, czy jej nie było i jakie ma własności. To jest kolejny przykład tego, że my pośrednio obserwujemy. Może od razu tutaj powiem, bo chyba do tego nie wrócimy. Mianowicie odkrycie cząstki Higgsa, prawda? W lipcu zeszłego roku. Było wielkie wydarzenie. CERN odkrył cząstkę Higgsa. Normalnie by się człowiek spodziewał, odkrył, to znaczy, że wytworzył cząstkę Higgsa w zderzeniu, po czym ona przeleciała przez detektor, można ją było zaobserwować, tak, i ona wyleciała gdzieś tam. No nic bardziej błędnego. Cząstka Higgsa żyje tam 10 do minus 20 sekundy, czyli ona mniej więcej. Czyli ona przeleci mniej niż atom, zanim się rozpadnie. No w ogóle nie ma żadnych szans zaobserwować cząstki Higgsa. Natomiast teoretycznie my mówimy, że jeżeli cząstka Higgsa istnieje, to na pewnym wykresie produktów rozpadu jest takie małe załamanie. A jak nie istnieje, to na tym samym wykresie cząstek produktów rozpadu nie ma tego. I teraz zaobserwowano taki mały guzek na tym wykresie, który teoretycznie jest obliczony. To w ogóle my moglibyśmy setki lat patrzeć na te wyniki i nic byśmy nie zobaczyli, bo żaden guzek by nam o niczym nie mówił, no bo żadnej cząstki Higgsa tam nie widać. Ale mówimy, aha, jest guzek, dobrze dopasowany do krzywej teoretycznej, aha, to jest cząstka Higgsa. To jest odkrycie cząstki Higgsa, a nie żadne, że ktoś ją widział w jakimkolwiek sensie. To wszystko jest pośrednio. Zaraz będziemy jeszcze o tym mówić, że gdyby nie było teorii, to nie byłoby żadnego sensu budowania akceleratora. Dlatego, że można by latami przyglądać się tym setkom protonów. Po pierwsze, w ciągu 3 dni zapchalibyśmy wszystkie pamięci na świecie komputerowe. I moglibyśmy potem siąść. Po 3 dniach zamykamy, no bo nie ma co zderzać, bo nie ma gdzie notować wyników. W związku z tym zamykamy akcelerator i patrzymy. I nie ma żadnych szans, żebyśmy wymyślili kwantową teorię pola, która stoi za tym. To jest inny namysł. O tym sobie jeszcze powiemy. Dobrze. No ale w każdym razie jesteśmy wcześniej. Przed tą, między 10 do minus 6, a 10 do minus 14 sekund, oczywiście cofamy się w czasie. Między innymi w tej tutaj po drodze były na przykład produkowane Higgsy, czyli ta zupa miała również Higgsy, miała cząstki Rho, no całe zoo miała po drodze, które znamy. Ale na przy 10 do minus 14 sekundy temperatura we wszechświecie osiąga 10 TeV, czyli 10 tysięcy gigaelektronowoltów. No, czyli 10 TeV, czyli 10 do 13 elektronowoltów, mniej więcej. No to jest gigantyczna energia, ale tak rozpędzamy protony, znaczy do 14 one powinny być, ale na razie jest 10. I rozpędzamy te protony do takich. Protony wtedy mają energię taką, jaką miały wszystkie cząstki we wszechświecie wtedy. W związku z tym były produkowane pary, proton, antyproton, cokolwiek. Znaczy wtedy nie było nawet proton, kwark, antykwark raczej, gluony. No, zupa była złożona ze wszystkiego, o czym wiemy. No i tutaj przed tą chwilą mamy energię większą. Nigdy nie zbudowaliśmy akceleratora, który przekroczył 10 TeV. A energia, czy też temperatura wcześniej we wszechświecie była wyższa. Więc nawet nie wiemy, z czego zupa się składa. Tam mogły być nowe cząstki, których nie znamy, o jeszcze wyższych masach. Natomiast dlaczego nie jest to aż takim problemem dla nas? Nie jest takim problemem, dlatego że grawitacja, ogólna teoria względności Einsteina, ona rozwiązanie na rozszerzający się wszechświat nie zależy od tego, co jest w tej zupie. Abyśmy wiedzieli, że ta zupa jest na przykład promieniowaniem. To cokolwiek by tam było,
Rozszerzanie wszechświata zachodzi w taki sam sposób. W związku z tym my nie musimy znać składu zupy, żeby wiedzieć, jak się wszechświat rozszerzał wcześniej. Robimy to, badamy to rozszerzanie i dochodzimy w pewnym momencie do energii, do czasu 10 do minus 42 sekundy i energii 10 do 19 gigaelektronowoltów. No to są w ogóle rzędy i rzędy wielkości za dużo w stosunku do tego, co byśmy byli w stanie zbudować. Gdybyśmy chcieli zbudować akcelerator, który by osiągnął, i to jest samo słodkie, ta 10 do minus 42 sekundy, to jest to, co teoretycy chcą naprawdę zbadać. To jest to, do czego dążymy. To jest opis tego momentu. Zaraz powiem dlaczego. Ale oczywiście nie mamy żadnych szans zbudować takiego akceleratora, który osiągnie. Już kosztem tych tam 10 miliardów franków szwajcarskich zbudowaliśmy 10 TeV. A 10 TeV to jest 10 tysięcy gigaelektronowoltów. A tu mówimy o energiach miliardów elektronowoltów, czyli miliard gigaelektronowoltów. Czyli no odpowiednio tam 100 milionów razy więcej. Teraz przy obecnej technice akceleracji trzeba by, taki akcelerator miałby wielkość naszej galaktyki. No ciężko takie coś zbudować. W związku z tym pozostaje nam teoria. Pozostaje nam zastanawianie się i ta tytułowa wyobraźnia, której, jak się okazuje, nam brakuje. Zaraz o tym powiemy. Tutaj, przy takim czasie, energie cząstek są tak gigantyczne, że grawitacja zaczyna być istotna. Normalnie grawitacja w akceleratorach jest kompletnie do zaniedbania. Grawitacja jest niezwykle słabym oddziaływaniem. My czujemy podłogę, możemy sobie siedzieć i się nie przyciągamy jakoś bardzo, no jeżeli się przyciągamy, to z innych względów, z powodu grawitacji. Dlaczego? Dlatego, że my składamy się z nienaładowanych atomów. Jeżeli mamy nienaładowane atomy, to silne oddziaływanie elektromagnetyczne jest wysycone. Dwa atomy neutralne no, się słabo przyciągają, no, siłami van der Waalsa najwyżej. I w związku z tym, jak weźmiemy całe ciało, które jest nienaładowane, to ono ma jakąś tam masę i zaczyna być przyciągane przez nienaładowaną Ziemię. I dlatego my czujemy grawitację. Gdybyśmy byli naładowani albo gdyby grawitacja była silniejsza, to byśmy w ogóle nie mogli się składać z tak dużej liczby atomów. Gdyby grawitacja była mniej więcej tak samo silna jak oddziaływanie elektromagnetyczne, to Słońce składałoby się ze 100 protonów, powiedzmy. My składalibyśmy się ze 100 protonów i koniec, dlatego że zmiażdżyłaby nas próba dokładania kolejnych protonów. Przez to, że grawitacja jest 10 do 40 razy słabsza niż inne oddziaływania, Słońce może mieć 10 do 60 protonów. Trzeba pamiętać, że nie wiemy zupełnie, dlaczego grawitacja jest tak słaba, ale dzięki temu istniejemy. Ale grawitacja ma taką własność, że jak energia cząstek rośnie, to rośnie siła oddziaływania grawitacyjnego. Oczywiście nikt w akceleratorze nie liczy oddziaływania grawitacyjnego, bo ono jest kompletnie zaniedbywalne. Natomiast już jakby ten akcelerator miał coraz większą energię i osiągnął energię rzędu 10 do 19 gigaelektronowoltów, czyli coś takiego, grawitacja byłaby równie silna jak inne oddziaływania. I wtedy musielibyśmy stwierdzić, że ogólna teoria względności Einsteina przestaje obowiązywać. Musimy ją zastąpić czymś innym. I próbuje się od wielu dziesięcioleci, czym można zastąpić teorię Einsteina. Ale ponieważ teoria Einsteina jest niesłychanie piękna, no niesłychanie elegancka, no po prostu jest zniewalająco piękna. Oczywiście trzeba troszkę znać matematykę, żeby to piękno zauważyć. Ale jak już się trochę pozna i tak się spojrzy na to, to jest po prostu coś niewyobrażalnie pięknego. I teraz natomiast jest teorią klasyczną, nie jest teorią kwantową. Natomiast wiemy, że cały nasz świat, wszystko co widzimy, kolor krzeseł, to, że ja mogę stać na podłodze i tak dalej, jest wywołane przez kwantową naturę oddziaływań pomiędzy elektromagnetycznych. I wtedy ja nagle, przed tą chwilą, musiałbym skwantować grawitację, czyli potraktować, wymyślić coś ogólniejszego niż Einstein. No ponieważ Einstein był geniuszem no, niewyobrażalnej klasy, no za nim jest długo, długo nic, dopiero potem są giganci typu Dirac, czy Bohr, czy Heisenberg, czy Schrödinger, ale on był poza konkurencją jakąkolwiek. W związku z tym spróbować poprawić Einsteina, czy dodać mu kwantowość jest niezwykle trudno i do dzisiaj nam się nie udało. Były próby typu teoria strun,
Zajmowałem się nią 15 lat, tą teorią strun, ale ona, to jest teoria, która mówi, że na takim najmniejszym poziomie cząstki elementarne nie są punktami, tylko są takimi jednowymiarowymi. Struny to jest złe określenie, bo człowiek strunę to w przestrzeni kojarzy z czymś wiotkim, a one są napięte, to są pręciki de facto, a nie struny. Ale ona nie wytłumaczyła nam dotąd żadnego faktu, który widzimy naokoło nas. W związku z tym przyszedłem do teorii grawitacji stamtąd, z teorii strun. Więc tak naprawdę nie mamy tego i w związku z tym nie możemy zapytać, co się działo wcześniej. Znaczy to jest koniec naszego opisu, również teoretycznego. Jak mówię, obserwacyjnie to skończyliśmy na 300 tysiącach lat. Potem możemy niby rozsądnie mówić, jaki był skład zupy i co się działo. Świetnie nam na przykład wychodzi przewidywanie, ile powinno być jąder helu w stosunku do jąder wodoru. To jest ten czas mniej więcej jednej sekundy, kiedy się one tworzyły. To potrafimy ze znakomitą dokładnością obserwować, ile we wszechświecie jest helu, ile wodoru i potrafimy to jak gdyby przewidzieć. I to świetnie znamy. Natomiast tu kończy się kompletnie nasza wiedza. Znaczy mówienie, stosowanie teorii Einsteina już nie ma sensu. W związku z tym nie wiemy. W ramach teorii Einsteina wszechświat miał początkową osobliwość. 10 do minus 42 sekundy wcześniej. Stąd liczymy, to jest ta nasza chwila zero, od której liczymy. Ale tak naprawdę nic nie możemy na ten temat powiedzieć. Znaczy, czy wszechświat ma historię do czasów ujemnych i jakoś inaczej wyglądał, w jaki sposób przeszedł przez ten niesłychanie gęsty i gorący okres, to nie wiemy, ponieważ nie mamy kwantowej grawitacji. Tu brakuje nam wyobraźni. Próbujemy różne rzeczy, ale bardzo często być może nam nie brakuje. W teorii strun wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, dlatego że matematyka została za fizyką jakieś 30 lat. Znaczy nie odpowiada na pytania fizyki mimo dobrze sformułowanej teorii. Nie ma metod. Również prostsze pytania nie znajdują odpowiedzi na gruncie matematyki. W związku z tym tu trudno powiedzieć. Być może teoria strun jest dobrą teorią, tylko że nie wiemy matematycznie na pytanie, co się działo przed 10 do 42 sekundy, nie potrafimy odpowiedzieć między innymi matematycznie. Nie ma matematyki do tego. Dobrze. I teraz, czy była chwila zero, jest kluczowym pytaniem. Trzy znaki zapytania od N dziesięcioleci są tutaj i nie widać na razie możliwości, żeby stwierdzić, czy była chwila zero, czy nie. Tutaj trzeba też uważać, że pod nazwą Wielki Wybuch rozumie się dwie różne rzeczy. Jedna to jest chwila zero i tu nic na ten temat nie możemy powiedzieć. Czy był początek, w cudzysłowie, wszechświata, a druga, że wszechświat był kiedyś bardzo gorący i bardzo gęsty. I to nie ma wątpliwości, znaczy jest za dużo śladów, za dużo obserwacyjnych śladów, za dużo zgodność jest z takim modelem, żeby temu zaprzeczać. W związku z tym wszechświat był gorący i gęsty, czy bardzo gorący i bardzo gęsty. Jeżeli to nazwiemy wielkim wybuchem, to wielki wybuch był, ale jeżeli nazwiemy wielkim wybuchem chwilę zero, czyli początkową osobliwość, to absolutnie nie możemy tego w ramach obecnych teorii stwierdzić. Tu brakuje nam właśnie tej wyobraźni. Przejdźmy do drugiego, do mikroświata. Mój ulubiony impresjonizm, mamy staw z liliami wodnymi, Claude Monet. Zaczynamy się temu przyglądać coraz bardziej. Tutaj już mamy mikroskop i sobie patrzymy na kawałeczek tego obrazu. No to już nie jest aż tak ładne, ale przyglądamy się. Przyglądamy się jeszcze bardziej. Taki już mikroskop atomowy włączamy. I tutaj to nie jest kwestia, ja to specjalnie zostawiłem w ten sposób, dlatego że obraz na takim poziomie musi być rozmyty. Znaczy to nasze widzenie rzeczywistości, jako rzeczywistości, w której cząstka jest w jakimś miejscu i ma jakąś prędkość i za chwilę będzie w innym miejscu i miała inną prędkość, w świecie kwantowym nie obowiązuje. Znaczy musimy porzucić nasze wyobrażenia o trajektoriach, o tym, że my coś zauważymy, coś zmierzymy dokładnie. Nie ma tego. Tak by wyglądało, jakbyśmy próbowali, to byłaby chwila, jakbyśmy próbowali wniknąć w jedno włókienko na tym obrazie i próbowali zobaczyć te atomy tam w środku. To by mniej więcej tak wyglądało. I teraz tu przechodzimy znowu do mikroświata, który też jest zupełnie inny od tego, co nas otacza. Otóż w mikroświecie nie ma określonych położeń. Są z pewną dokładnością tylko.
To jest rozmyty obraz, jest taki, to jest oczywiście zasada nieoznaczoności Heisenberga, że rozmycie położenia i rozmycie pędu, razy rozmycie pędu jest jedna druga razy H kreślone. I im bardziej chcemy to zmierzyć, tym większy mamy delta P, czyli tym, bo dlaczego? No mniej więcej dlatego, że jeżeli bym chciał tam bardzo dokładnie zmierzyć, gdzie jest atom na tym obrazie, to bym zaatakował ten obraz, jakby ktoś mi pozwolił, bardzo wysokoenergetyczną fotonem, takim, który ma szalenie krótką długość fali. No bo jak ma długą długość fali, no to zmierzę go z dokładnością do długości fali, prawda? No więc zaatakuję go bardzo krótkim. No ale jak zaatakuję bardzo krótkim, to ogromny będę miał pęd związany z tym fotonem. Więc on wybije po prostu atom, który chciałem zmierzyć. Będę niby wiedział, gdzie on był, ale kompletnie nie będę wiedział, jaki on miał pęd w momencie, kiedy go uderzałem. Także im bardziej chcemy coś zbadać, tym bardziej obraz jest rozmyty. Jest jeszcze gorzej, mianowicie jak ja zaczynam za mocno go tam przyszpilać, ten obraz, to zaczynam produkować pary elektron-pozyton na przykład. Czyli zaczyna mi się tworzyć chmura wokół tego atomu, który bardzo chcę, czy tam elektronu, który bardzo chcę zmierzyć i w ogóle już nie wiem, który był moim początkowym elektronem, to staje się kompletnie różne od tego, co nas otacza, prawda? Możemy produkować chmury, każda cząstka to jest otoczona tak naprawdę chmurą cząstek takich wirtualnych. Próba zajrzenia do środka powoduje powstanie jeszcze większej chmury. Czyli mamy zupełnie inny obraz, który musimy opisywać w sposób zupełnie inny. Że nie mamy jednej cząstki, tylko mamy pewien stan cząstek. Przechodzimy na zupełnie inny poziom i nie pytamy o rzeczy, które dla nas są naturalne tutaj, prawda? W związku z tym oczywiście dla makroskopowych ta nieoznaczoność jest dużo, dużo mniejsza. Prawda? Jak nie trafię piłką do bramki, to nie dlatego, że Heisenberg tam zadziałał, tylko z innych powodów. I co więcej, to nie jest jeszcze koniec problemów. W mikroświecie obraz, czyli ten stan, może być nałożeniem wielu stanów. To znaczy, że cząstka jedna jest tutaj, druga tutaj, plus cząstka tu i tu, plus cząstka tu i tu. Coś, co u nas, no cząstka jest w jakimś miejscu, prawda? Jak patrzę na coś, no te schody są gdzieś. Ta gaśnica jest też w jakimś miejscu. Ja nie mam superpozycji gaśnicy tutaj i gaśnicy metr dalej. Wszystko jest w określonym miejscu. Tam tak nie ma. Tam mogę mieć stany, które są nałożeniem wielu stanów. Ja nie mogę wtedy zapytać, gdzie jest gaśnica. No, ona jest gdzieś, no ona jest rozmyta. Jej położenie jest rozmyte. I to, te wiele obrazów jednocześnie, czyli ta superpozycja, jest czymś, co zupełnie jest poza doświadczeniem codziennym, ale to jest na przykład ta przyszłość komputerów kwantowych na przykład. Wiąże się z tym, że możemy nałożyć, nie wiem, 1000 obrazów jednocześnie, wykonać pewną operację i je rozłożyć na 1000. Wykonałem naraz 1000 operacji na jednym stanie. W związku z tym szybkość może być, one mogą być równoległe. O ile tak, to muszę złożyć 1000 procesorów równolegle. Tak, mogą mieć jeden procesor, tylko stan złożony z 1000 innych. W związku z tym tutaj zupełnie nowe możliwości się powstają i ta informatyka kwantowa się bardzo szybko rozwija, nawet jeżeli do tej pory no, obliczenia na komputerach kwantowych to są mniej więcej jak czteroletnie dziecko. To mimo wszystko potencjalnie możliwość tutaj jest ogromna, bo możemy nakładać wiele stanów, tylko musimy rozwiązać po drodze wiele problemów, żeby te stany się ze sobą nie zmieszały, żeby nie było dekoherencji. Ale tutaj kompletnie inny obraz. Znaczy musimy sobie wyrobić w sobie zupełnie inne myślenie. Znaczy o coś, co wydaje się oczywiste, musimy odrzucić. I zawodzą wszelkie wyobrażenia. Na przykład tunelowanie. Prawda? Jak ja mam zamknięte drzwi, no to jak nie mam wystarczającej energii, no to ich nie wyważę. No, będę się odbijał, aż mnie odwiozą. Natomiast w świecie kwantowym ja mogę po prostu poczekać dłużej, krócej. Ja przetuneluję przez te drzwi bez naruszenia tych drzwi. Tylko oczywiście dla makroskopowych obiektów, jakim ja jestem jeszcze, to będę musiał szalenie długo czekać, dlatego że może mi jeden atom przetunelować, ale nie całość, bo to jest prawdopodobieństwo tego jest no, rzędy wielkości większe niż większych świata, więc bym trochę za długo czekał. Natomiast tam jest to możliwe. No, na przykład rozpady promieniotwórcze, rozpady alfa.
to jest, że cząstka nie ma energii, żeby wyjść z jądra, ale czeka. No wreszcie okazja się zdarzy i przetuneluje przez barierę, która jest wyższa niż jej energia, prawda? Jak ja siedzę na dole doliny i nie mam siły wejść, no to w żaden sposób nie wyjdę, a tak to wystarczy, poczekam i przejdę przez tę górę. I to robią cząstki alfa. I stąd na przykład rozpady promieniotwórcze, które szalenie zależą od tego, ile ja mam do pokonania, żeby wyjść z tej doliny, mogą trwać ułamki sekund, a mogą trwać 4 miliardy lat, jak w przypadku uranu. Bo widać, ta góra jest na tyle duża, że ja muszę potwornie długo czekać, zanim nastąpi takie tunelowanie. Ale to są zupełnie inne zjawiska, których w ogóle w naszym świecie nie ma. I trzeba stale z tym jakoś żyć, przypominać sobie non-stop, że jest możliwość tunelowania, jest możliwość superpozycji, jest możliwość bycia w dwóch miejscach jednocześnie i tak dalej, i tak dalej. No to są świat, który jest kompletnie inny. To jest ta wyobraźnia, która jest absolutnie konieczna, żeby czymś takim się zajmować. Bo równania to jest jedna rzecz, ale wyobrazić sobie, jakie pytania mogę zadać za pomocą tych równań, to jest rzecz druga. I teraz my niezwykle skutecznie posługujemy się tymi równaniami. Istnieją obliczenia, bardzo, bardzo skomplikowane, jedno z największych, jakie w ogóle człowiek kiedykolwiek wykonał, mianowicie oddziaływania fotonu z elektronem. To jest normalnie coś bardzo prostego, prawda? W polu magnetycznym elektron zakreśla koło. No ale jak zaczniemy się przyglądać coraz bardziej, tak jak mówiliśmy, no to nagle może się okazać, że foton wysłał parę elektron-pozyton w międzyczasie i pozyton zanihilował z elektronem, a ten elektron to już nie jest ten elektron, tylko inny elektron, ten co z pary. Mogą dwie pary powstać i tak dalej. Prawdopodobieństwo tych procesów jest coraz mniejsze, ale dokładność oddziaływania mierzonego jest tak duża, że my musimy aż do 6 takich procesów uwzględniać. I to są tam jakieś setki tysięcy diagramów, które trzeba policzyć, bo to bardzo szybko rośnie. Liczba diagramów, te pary możemy tworzyć i fotony się mogą emitować skądkolwiek. Straszny rachunek, ale on był konieczny, dlatego że eksperymentalnie mierzymy to do 12 miejsc po przecinku. Takie oddziaływanie. Wiemy 12 cyfr. No i teraz teoria musi odtworzyć te 12 cyfr, tak? Albo jest coś, jakiś błąd. No i te tam 6 rzędów, o ile pamiętam, 5 lub 6, już nie pamiętam, odtwarza 12 cyfr. Znaczy na 12 miejscu po przecinku się zgadza eksperyment. No nie wiemy, co będzie na 13, ale jeszcze eksperymentu nie ma. I to będzie wymagało pewnie z miliona diagramów do policzenia. I to są niezwykle skomplikowane obliczenia, oparte o takie, no my operujemy tymi równaniami, ale nie do końca rozumiemy, co my robimy. Znaczy świetnie mamy to opanowane, wiemy, to są przepisy kuchenne z lat 50. Feynman, Schwinger, Dyson, oni to wymyślili, jak to robić, ale de facto to jest podejście, że jak za dużo myślimy, to staniemy. To jest, Feynman zawsze mówił, w tej dziedzinie to shut up and calculate. Nie zastanawiaj się za długo, po prostu policz. Problemy będziesz interpretacyjne będziesz miał później. I robimy to, ta strategia Feynmana jest stosowana, ale tak naprawdę do końca nie wiemy, dlaczego ten obraz, który mamy, daje nam jednoznaczny obraz w makroświecie. Dlaczego my nie składamy się z jakiejś superpozycji kogoś, prawda, ten słynny kot Schrödingera, prawda? Dlaczego kot, prawda, no to jest słynne, to może to teraz by nie było w ogóle możliwe zaproponowanie w obecnym świecie, to żeby, prawda, ampułka z cyjankiem była rozbijana przez atom promieniotwórczy. Ale w każdym razie, że jest superpozycja kota martwego i kota żywego i dopiero jak ja zajrzę, to ja widzę, że on jest albo żywy, albo martwy. Co powoduje, że my dokonujemy pomiaru? Dlaczego drugi elektron nie dokonuje pomiaru? I trzeci elektron, i foton nie dokonuje, a my jako ciała złożone z 10 do 26 atomów, patrzymy i widzimy na ekranie, mimo że była superpozycja fotonu, który mógł uderzyć tu, a mógł uderzyć tu, z prawdopodobieństwem 1/2, patrzymy, no nie widzimy dwóch plamek, tylko jedną plamkę. Dlaczego my nie jesteśmy superpozycją obserwatora, który widzi plamkę tutaj i superpozycją obserwatora, który widzi plamkę gdzie indziej?
To wydają się kompletnie jakieś chore wyobrażeniowo pomysły i problemy, ale one są. Znaczy, my je rzeczywiście mamy. Co to znaczy wykonać pomiar? I dlaczego my po pomiarze mamy jedną wartość, a nie dwie? Dlaczego elektron uderzył w jeden punkt, a nie w trzy? Mimo, że mógł w trzy, bo tak przygotowaliśmy jego stan. Nie wiem. Teraz my sami składamy się z takich, składamy się z elektronów, składamy się z protonów. Każdy z nich, jakbyśmy zajrzeli osobno, nie wiem, wzięli kawałek mojej skóry na błonka, tutaj, na skórka i wyekstrahowali jeden atom, a z tego atomu jeszcze jeden elektron, on by się zachowywał jak element czysto, jak obiekt czysto kwantowy. On bym nie wiedział, gdzie on do końca jest. On byłby superpozycją stanów. No. Natomiast nagle złożę ileś takich atomów, i one stanowią coś, co wydaje mi się, że jest mną, jest absolutnie w jakimś miejscu i absolutnie pod kontrolą przez more or less, przez całe moje życie. Dlaczego ta nieoznaczoność kwantowa nie przenosi się na nieoznaczoność makro? My tego nie wiemy. Znaczy, są różne pomysły, dekoherencja. Penrose twierdzi, że to grawitacja powoduje dekoherencję, bo to mikroefekty mogą powodować, że ten obraz superpozycji się załamuje i jedna tylko możliwość zostaje. Ale nie mamy dobrego opisu tego. To jest coś, przed czym fizyka stoi. To jest teoria pomiaru. Świetnie to potrafimy liczyć, ale nie do końca to rozumiemy. Znowu brakuje nam trochę wyobraźni. To jest od czasów Einsteina, który, prawda, twierdził, że wszechświat nie gra... że Bóg nie gra z wszechświatem w kości, czyli że to nie jest tak, że to mamy nagle coś się dzieje, jakiś wynik eksperymentu, że to musi coś za tym stać, ale to za chwilę o tym powiemy. Dlaczego zasada tej superpozycji, czyli coś, co jest kompletnie inne od naszego świata, obowiązuje w mikroświecie, a nie widzimy jej zupełnie w makroświecie? Dlaczego tej superpozycji nie ma? Dlaczego? Oczywiście była radykalna próba wytłumaczenia tego, w cudzysłowie wytłumaczenia, przez Everetta w latach 50., mianowicie, że tak naprawdę my jesteśmy superpozycją, tylko że my oddzielamy się od tego obserwatora, który zobaczył plamkę w drugim miejscu. I od tej pory tak świat tak pączkuje cały czas. No jest to paranoidalny pomysł, ale no, jakiś jest. Więc to wskazuje, do jakiego stopnia jesteśmy zdesperowani. Teraz, czy mikroświat jest immanentnie statystyczny? To jest bardzo ważne pytanie. Mianowicie, w mechanice kwantowej idea, którą mamy, której zresztą do końca nie rozumiemy, ale powiedzmy mamy, to jest taka, że mamy stan i ten stan jest na przykład stanem, w którym elektron może uderzyć w ten punkt ekranu lub w ten punkt ekranu. Dopóki nie uderzy, jest superpozycją. Może się zdarzyć to lub to. W pewnym momencie napotyka elektron ekran, no i wybiera. Wybiera. Wydaje nam się, że wybiera na przykład ten punkt. Teraz Einstein mówił, że to, że wybiera, to musi być jakiś wewnętrzny zegarek, który w tym elektronie chodzi, do którego my nie mamy dostępu, ale elektron wie. Znaczy my opisujemy to statystycznie tak jak ludzie wychodzący, nie wiem, z dworca głównego o 8 rano. No część pójdzie w lewo, część pójdzie w prawo. No w Poznaniu na górze jest ta jedna strona, ale w każdym razie statystycznie opiszemy. Ale gdybyśmy zapytali takiego człowieka jeszcze w pociągu, gdzie on chce iść, no to byśmy wiedzieli. Tylko brak dostępu do wiedzy to powoduje. Więc Einstein mówi, istnieją takie zegareczki, które tam chodzą w środku i my po prostu zdani na naszą niewiedzę opisujemy to statystycznie. No ale był pan John Stuart Bell, którego zresztą miałem szczęście spotkać. Naprawdę genialny fizyk, bardzo skromny, genialny fizyk. On w CERN-ie był. Wymyślił, że jak weźmiemy ze sobą trzy stany, w jakiś tam skomplikowany sposób, to można rozróżnić sytuację, w której każdy z tych trzech cząstek ma zegareczek w środku, tylko my nie mamy do niego dostępu, czy one naprawdę nie wiedzą, co one zrobią w chwili pomiaru. Wymyślił takie nierówności Bella. Wtedy one nie były możliwe do zbadania. Kilka lat temu zrobiono pomiar trzech fotonów. Dokładnie tak, jak Bell chciał. I okazało się, i on tam powiedział, że jeżeli pewna wielkość będzie większa niż jeden, to na pewno nie mają zegareczków w środku. One nie wiedzą, co mają zrobić. One w jakiś sposób decydują w momencie pomiaru. A jeżeli jest mniejsza niż jeden, to może być ta lub ta sytuacja. I zmierzono, że to jest na pewno ma większe niż jeden.
Już wiadomo, że one nie wiedzą, co mają zrobić, więc to jest jeszcze dziwniejsza sytuacja. W fizyce, której zawsze budujemy ciągi przyczynowo-skutkowe. Jest przyczyna, jest skutek i tak dalej, i tak dalej. Nagle mamy coś, co się dzieje, no bo ten elektron gdzieś uderza, ale nie wiemy, jaka jest przyczyna, dlatego że przyczyna jest wybierana w trakcie pomiaru. Ale przez co? On nie wiedział do tej pory, gdzie ma uderzyć. Koncepcyjnie jest to znowu bardzo trudne i nie wiemy, co z tym zrobić. Ale wydaje się, że nasz świat jest immanentnie statystyczny. To znaczy nie ma determinizmu. To, co w XIX wieku, prawda, była, fizycy mówili, o no to teraz już wszystko wiemy, można zamykać wydziały fizyki, zostawmy wszystko inżynierom, bo wszystko wiemy. Bo jest termodynamika, jest mechanika i jest elektrodynamika. No potem ta pycha została bardzo srogo ukarana w 900 roku, w 905 de facto przez Einsteina i okazało się, że my nic nie wiemy. Znaczy nic, w cudzysłowie nic. W każdym razie teraz wiemy, że nie wiemy i to jest ta lepsza sytuacja niż 100 lat temu. Także ta pokora, uczymy się tej pokory non-stop, jak tylko nam się wydaje, że coś za mądrzy jesteśmy, to od razu dostajemy nauczkę. Teraz opis i obserwacje. Dawniej fizyka to polegała na tym, że ja obserwowałem jakieś zjawiska, coś robiłem obserwacje i zauważałem, aha, jak tutaj coś się stanie, to potem na pewno stanie się coś innego. Zaczynam zbierać korelacje między tym i mówię, to zawsze występuje przed tym, no bo może to jest przyczyna. No i zaczynałem badać obserwacje, formułowałem prawo, że w takich to a takich warunkach jest przyczyna równa się skutek. I pisałem prawo, jakieś OMA, prawda, jak zwiększę napięcie, to zwiększy mi się prąd, no różne takie. Natomiast ta metoda, poza małymi wyjątkami, które nie były jedynie porządkowaniem obserwacji, na przykład takim wyjątkiem był Kopernik. No każdy rano wstaje i widzi, że Słońce mu się po niebie porusza, no więc to jest naturalne, że Słońce krąży. Spojrzenie na to ze strony Słońca, że to Ziemia krąży, już było nieoczywistym mocno faktem. Warto tu może taką dygresję zrobić, że Kopernik, jak to sformułował, to on nadal myślał, że orbity planet są okręgami. Dlatego, że obserwacje współczesne bardzo dobrze się z tym zgadzały. W związku z tym on w tym swoim modelu założył, że Słońce jest w środku, a planety krążą po okręgach. Natomiast jak zaczął liczyć dla planet, gdzie jest środek ich trajektorii, to nagle wyszło, że dla Jowisza środek jest poza Słońcem. Dla Marsa jest jeszcze w Słońcu, ale w innym miejscu. Dla Ziemi jest też w Słońcu, ale w jeszcze innym miejscu. To było tak nieeleganckie, że on mówił, że coś w tym modelu jest niedobrze. I to był powód wstrzymywania się z drukiem, a nie jakiekolwiek inne, co się mówi, że nie bał się kościoła, czy coś. Zupełnie nie. To był nieelegancki model, który dopiero 30, tam 40 lat później Kepler na podstawie obserwacji Tycho Brahe stwierdził, że orbity są elipsami, a nie okręgami. I wtedy, jak się przymierzy elipsy, a nie okręgi, to w jednym z ognisk zawsze jest Słońce. I to zaczęło dopiero być ładne od czasów Keplera, a nie od czasów Kopernika. No ale to jest dygresja na boku. On miał pecha, dlatego że gdyby znano kolejną jeszcze, gdyby na przykład Uran znano, który ma dużo większy mimośród, to byłoby jasne, że orbity są elipsami, a nie okręgami. A on nadal myślał, że to musi być idealna trajektoria, czyli okrąg. Dobrze. Otóż poza Newton na przykład, który też spojrzał na to jabłko jako efekt ogólnego przyciągania dwóch ciał i zastosował to do Księżyca i wytłumaczył, dlaczego Księżyc ma 28 dni obrotu wokół Ziemi. Spojrzenie tego typu, czyli nie patrzymy na obserwacje, tylko najpierw mamy namysł inny, a dopiero potem przymierzamy do obserwacji, giganci już wcześniej mieli. Ale tak naprawdę zaczęło się to od Einsteina jako absolutnie systematyczna metoda działania. Najpierw mamy namysł nad rzeczywistością, a nawet nie nad rzeczywistością, nad metarzeczywistością, nad tym, z czego dopiero wyprowadzimy obserwacje, a dopiero potem się zastanawiamy nad obserwacjami. W tym kierunku to idzie, w drugim nie ma żadnych szans. Otóż Galileusz tak samo, prawda? Arystoteles mówił, że jest naturalne, że na Ziemi stanem naturalnym jest spoczynek. Jak puszczę kulkę, to ona mi się zatrzyma, a na niebie jest wieczny ruch. Galileusz stwierdził, nie, to jest tak, że gdyby na Ziemi nie było tarcia, to by coś puszczone raz też by się poruszało wiecznie.
też wymagało to pewnego namysłu innego niż obserwacji. Więc najpierw wyobrażamy sobie pewien obraz, symetrię, cokolwiek. Potem, czy prawo, które obowiązuje w tym metaświecie, nie w naszym, w metaświecie. Następnie w tym metaświecie formułujemy teorię i z tej teorii wyprowadzamy wnioski. I dopiero wnioski porównujemy z obserwacjami, a nie w drugą stronę. Z obserwacji nie mamy szans żadnych wyprowadzić praw metaświata. Żadnych. Wyobrażamy sobie najpierw, jak to w opisie wygląda i w opisie używamy zupełnie innych pojęć niż to, co potem obserwujemy. Istnieje metoda tłumaczenia. I teraz czasami jest to bardzo trudne, to budowanie teorii, czasami niemożliwe, bo brakuje matematyki. I na końcu obliczamy, co ta teoria przewiduje dla obserwacji. I to też jest bardzo trudny proces. Bardzo żmudny, żeby z teorii rzeczywiście wyprowadzić, co ona... I dopiero wtedy porównujemy z rzeczywistością i na ogół oczywiście 99, w zależności od klasy fizyka jest liczba dziewiątek po przecinku, nie nadaje się do niczego. Niektórym czasem się coś udało. Diracowi, no Einsteinowi się parę ładnych razy udało, Heisenbergowi się udało, Pauliemu się udało, ale generalnie jest jedna wielka, totalna porażka. To znaczy nasze wyobrażenie o metaświecie, jak zaczniemy je przenosić na poziom obserwacji, nie mają żadnego związku z rzeczywistością. I stąd to się mówi, że prawda, fizyk, teoretyk to powinien głównie mieć jako wyposażenie kosz na śmieci, bo tam ląduje absolutna większość jego pomysłu. Dlatego, że obserwacje nam nie wskazują, co musimy założyć o tym metaświecie. Coś zakładamy, taką symetrię, a uzupełnijmy o to. A może by kwarki były w dubletach, a może jednak w trypletach, a może w czymś, a może oddziaływanie tylko z fotonami, a bez gluonów, a może... No jest błądzenie po omacku i na ogół musimy wyrzucić wszystko i zaczynać od nowa. To jest standardowa sytuacja w fizyce. W związku z tym musimy non-stop sobie wyobrażać ten świat, a nie obserwacje. Oczywiście obserwacja jest kluczowa, dlatego że każde nasze najdziksze pomysły bez obserwacji by zostało jaka możliwa teoria. A tak no, na szczęście obserwacje ograniczają naszą dziką spekulację. Ale w każdym razie one nie dają nam wskazówek, jak ten opis, ponieważ operuje w ogóle się innymi pojęciami. I można naprawdę by bardzo długo przyglądać się tym wynikom zderzeń w LHC, to co już mówiłem. Dziesiątkami lat, ja bym założył się, że dziesiątki lat, nie mając kwantowej teorii pola, byśmy patrzyli na te 200 średnio cząstek wylatujących w każdym zderzeniu. Zderzenie następuje 40 milionów razy na sekundę. W związku z tym, jak mówię, no byśmy zapchali te miliardy zderzeń w bardzo szybkim czasie, po czym patrzymy na to i patrzymy i patrzymy i w żaden sposób kwantowej teorii pola czy modelu standardowego nie wyprowadzimy, bo on operuje zupełnie innymi pojęciami. Zupełnie inaczej, w ogóle nie widać niczego w tym modelu standardowym, co przypomina obserwację 200 cząstek wylatujących ze zderzenia. I teraz jest konieczna wyobraźnia, konieczna jest intuicja fizyczna, przygotowanie matematyczne niestety jest bardzo tutaj przydatne i szczęście. Znaczy absolutnie ja bym nie przekreślał roli, że ktoś wpadł na pomysł przypadkowo, bo jak mówię, obserwacje mało pomagają. Jak jest wielkim człowiekiem, to ma to szczęście, znaczy te trzy rzeczy pomagają mu w szczęściu. Ale to nie jest tak, bo byli naprawdę znakomitych ludzi znałem, którzy nic w życiu nie napisali, bo nie mieli szczęścia. Mieli wszystkie trzy, ale zajęli się tematem, który na przykład jest za trudny, w którym nie było wyniku, który pojawił się na przykład 20 lat później, który potrafiłby to popchnąć do przodu, ten ich pomysł. Także to jest no, dziedzina trudna, ale wymaga niesamowite. Poza tym cały czas się przebywa w świecie, który jest bardzo piękny. Znaczy on jest jakimś idealnym światem. Tylko te równania trzeba potem napisać i rozwiązać i tak dalej. Ale oprócz tego jest to, za każdym razem jest to niesłychana przygoda intelektualna, bo my nie wiemy, gdzie jesteśmy, do czego dojdziemy. Co ta propozycja... To jest tak niezwykle no, humanistyczne w tym sensie. No, to nie jest tak, że my zaczynamy od równań. Zaczynamy od pomysłu. Zaczynamy, jak ten świat mógłby wyglądać, jaka symetria tam mogłaby istnieć i tak dalej. A dopiero potem do tego pracowicie dorabiamy całą teorię. Czasem umiemy, czasem nie umiemy.
Więc świat w największych i najmniejszych skalach jest zupełnie różny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i który nas otacza. Opis tego świata operuje pojęciami, których zupełnie tu, na tym poziomie obserwacyjnym nie widzimy i nie obserwujemy tego w żaden sposób, w każdym razie bezpośrednio. Wyobraźnia odgrywa absolutnie podstawową rolę. Znaczy, to jest wyobraźnia, ale która nałożona jest na to, prawda, ludzie tysiące lat widzieli spadające jabłka, a Newton musiał spojrzeć i nałożyć to na to, czego oczekuje, żeby zobaczyć, że jest to ogólne prawo grawitacji. Więc to nie jest tak, że to się przypadkiem zdarza. My możemy być nieprzygotowani do niektórych odkryć, mimo że one nas otaczają. Tak, jak tu może wspomnę, jest paradoks Olbersa, który został sformułowany przez Keplera pierwszy, ale Olbers to w XIX wieku. Dlaczego w nocy jest ciemno? No każdy powie, to jest oczywiste, dlatego że Słońce jest z drugiej strony Ziemi. I to jest odpowiedź błędna. Dlatego, że jeżeli arystotelesowski świat, nawet Einstein się tym nie przejął i to jest zdumiewające, jeżeli weźmiemy świat, wszechświat, który jest statyczny, który istnieje zawsze, to można łatwo pokazać, że w nocy powinno być równie jasno jak w dzień. A jeżeli jest nieskończenie wielki, to nieskończenie jasno. Ponieważ tak nie jest, to okazuje się, że można namysł nad tym samym pytaniem mógłby dać supozycję czy sugestię, że wszechświat statyczny nie jest, że wszechświat coś się z nim dzieje. Rozszerzanie wszechświata w sposób łatwy rozwiązuje problem, dlatego że po pierwsze widzimy tylko rzeczy, które weszły nam pod horyzont, których odległość od nas jest mniejsza niż prędkość światła razy odległość, a po drugie im bardziej oddala się, im dalsza od nas galaktyka, tym się szybciej oddala, a więc fotony od niej nadchodzące mają dłuższą długość fali, bo one się wydłużają, prawda? Efekt Dopplera, jak karetka nas mijająca, prawda? Jak odjeżdża, to ma niższy dźwięk niż w rzeczywistości. Tak samo fotony. I one stopniowo zanikają, ich długość fali staje się długa, energia spada do zera i one nie dają nam nic. Gdyby wszechświat był statyczny, dalekie gwiazdy dawałyby nam tyle samo w zasadzie, co Słońce. W związku z tym nawet namysł nad tym dopiero przy rozwiązaniu, przy Hubble'u ludzie sobie przypomnieli, no tak przecież to rozwiązuje paradoks Olbersa. To, że wszechświat się rozszerza i galaktyki się oddalają. Więc trzeba zauważać pewne rzeczy, ale trzeba być na to przygotowany. W niektórych przypadkach, na przykład kwantowa grawitacja czy teoria pomiaru, nadal brakuje nam tej wyobraźni. Znaczy nie potrafimy tego sformułować w sposób właściwy, nadal nie mamy wystarczająco szalonego pomysłu. I rozwijajmy tą wyobraźnię od najmłodszych lat, znaczy to powiedzenie Einsteina, tak zwany zdrowy rozsądek to zbiór przesądów, których nabywamy do 18 roku życia. Powinien z nami być i te przesądy powinniśmy stopniowo eliminować. Dziękuję bardzo.